Całe zjawisko przyjaźni można zamknąć do jednego zdania wspólny cel. Tam, gdzie pojawia się wspólny cel, pojawia się też przyjaźń. Ale przyjaźń nie jest jednolitym, jednowymiarowym stanem, lecz złożonym, wieloaspektowym zjawiskiem, którego ludzie doświadczają w szerokim zakresie. Zacznijmy od dzieciństwa, bo wtedy zawierane są już pierwsze przyjaźnie. Większość ludzi nie chce, żeby wygląd fizyczny miał znaczenie. Chcielibyśmy wierzyć, że uroda jest powierzchownym, a więc mało ważnym wyznacznikiem sympatii. W interesującym badaniu Karen Dion i Ellen Berscheid. Stwierdziły, że już w przedszkolu dzieci są wrażliwe na atrakcyjność fizyczną swoich rówieśników. Poleciły najpierw kilku niezależnym sędziom, aby ocenili atrakcyjność fizyczną dzieci uczęszczających do przedszkola. Następnie, na podstawie odpowiedzi samych dzieci, ustalono, kto kogo lubi. Okazało się, że atrakcyjność fizyczna była bardzo ważna, szczególnie dla chłopców. Atrakcyjni chłopcy byli bardziej lubiani niż chłopcy nieatrakcyjni. Co więcej, ci nieatrakcyjni byli uważani za bardziej agresywnych. I to nie przypadek. Gdy dziecko dostaje za mało uwagi, to chce ją dostać za wszelką cenę, a bycie agresywnym czy nadpobudliwym jest strategią, aby zwrócić na siebie uwagę. Kiedy polecano dzieciom, by zmieniły kolegów, wymieniały one częściej nieatrakcyjnych chłopców. Ale to nie tylko dotyka chłopców. U dziewczynek brak uwagi jest bardziej rozbudowanym problemem. Jeśli dziewczynka w okresie dzieciństwa lub dojrzewania nie dostanie wystarczającej ilości uwagi lub zauważy, że inne koleżanki tej uwagi mają więcej, to będzie chciała sobie to zrewanżować, gdy już dorośnie. Często modelki, które robią bardzo duże kariery, w dzieciństwie nie były zbyt urodziwe, czyli miały bardzo mało uwagi rówieśników. Zjawisko uwagi dobrze widać, gdy do klasy dołącza nowy uczeń, a cała uwaga każdej osoby z klasy będzie skierowana właśnie na tego ucznia. Pojawienie się zmiany w otoczeniu jest rejestrowane zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Atrakcyjni fizycznie ludzie wymuszają swoim wyglądem uwagę grupy. Cały temat jaki wpływ ma atrakcyjność fizyczna na nasze życie zostawmy na osobny odcinek. Już w dzieciństwie pojawią się pierwsze cele. Mecze piłki nożnej, zbieranie patyków, granie wchowanego. Można powiedzieć, że celem jest dobra zabawa, jednak z czasem pojawiają się coraz to nowsze cele, bardziej skomplikowane. Powoduje to potrzebę większej selekcji w przyjaciołach i znajomościach według kompetencji. Gdy otaczamy się bardzo zdolnymi i wysoce kompetentnymi ludźmi, zwiększamy szanse na osiągnięcie naszych celów. Ale kompetencja nie jest na pierwszym miejscu. Istnieje zjawisko zwane efektem potknięcia. Jest ciekawe badanie, które można nazwać rozlaniem kawy na siebie. Uczestnikami byli studenci. Każdy z nich słuchał staśmy magnetofonowej prostego nagrania przedstawiającego jednego z czterech studentów startujących do pucharu quizowego. Następnie mieli za zadanie ocenić kandydata, jakie wrażenie na nich sprawił, jak sympatyczny się wydaje itd. Pod koniec wywiadu, przypadkiem poprzez niezdarność, rozlewał na siebie filiżankę kawy. Wyniki były bardzo interesujące. Akt z filiżanką kawy wzbogacił osobę wydającą się na niemal doskonałą o jakiś sympatyczny zarys, a jednocześnie sprawił, że osoba przeciętna wydawała się jeszcze bardziej przeciętna, a więc mniej interesująca. Ale niestety, ten pozytywny aspekt rozlania kawy jest wybaczany tylko przez mężczyzn. U kobiet każda pomyłka czy niekompetencja jest inaczej odbierana. Kobiety bardzo przywiązują uwagę do takich rzeczy jak plama czy niewyprasowana koszula. Jeśli rozlejesz na siebie kawę, to w oczach mężczyzn możesz zapunktować jako bardziej ludzki, ale za to w oczach kobiety możesz zostać zaszufladkowany jako niezdara i fajtłapa. I tutaj przechodzimy do pierwszego wrażenia, i odległości, czyli elementów, na które masz bardzo mały wpływ. Mamy ograniczony obszar do wyboru przyjaciół i znajomych. Zazwyczaj jest to szkoła i twoje osiedle. Może istnieje gdzieś idealny przyjaciel, stworzony specjalnie dla Ciebie, ale może też mieszkać na drugim końcu świata i posługiwać się innym językiem. Pierwsze wrażenie też jest bardzo ważne. Wyobraź sobie, że znowu masz 10 lat i poznajesz dwie osoby. Jedna strzeliła trzy bramki w meczu piłki nożnej, a druga zsikała się i popłakała. To, kto ma większą szansę na zostanie twoim przyjacielem, w tej sytuacji jest oczywiste. Ludzie oceniają możliwość relacji w ciągu kilku minut od spotkania. To wynika z tego, co naukowcy nazywają przewidywaną teorią wartości wyniku, która stwierdza, że kiedy początkowo zaczynamy komunikować się z inną osobą, tworzymy przewidywania dotyczące potencjału związku i mózg tworzy odpowiednią strategię. Przewidujemy, jaki rodzaj relacji możemy mieć z osobą, a to pomaga określić, ile wysiłku chcemy włożyć w rozwój relacji. Jeśli chcesz się zaprzyjaźnić z dzieciakiem, który strzelił trzy bramki w meczu piłki nożnej, to musisz włożyć więcej wysiłku w te relacje niż z dzieckiem, które się popłakało i zsikało. Wymiana dóbr materialnych i niematerialnych to nic innego jak teoria wymiany. Każda przyjaźń ma charakter transakcji, coś za coś. Jeżeli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie, to robi to z perspektywą korzyści dla siebie. Często jest to pożytek niematerialny, np. w postaci szacunku od innych, posłuszeństwa czy satysfakcji. Jeśli uważasz, że zadajesz się ze swoim przyjacielem tylko dlatego, że jest twoim przyjacielem, to jesteś w błędzie. Może on chociażby poprawiać ci humor, być towarzyszem do debaty lub podnosić twoją wartość komplementami. Na prośbę widzów zakładamy Patronite. Progi wyglądają następująco. Za kwotę 10 zł. decydujesz o kolejności odcinków. Za 20 zł. raz w miesiącu tworzymy wspólnie odcinek z patronami, a za 50 zł. możesz wstawić jeden post na społeczności YouTube. Mam nadzieję, że takie wyróżnienia Wam się spodobają. Zapraszam na poprzednie odcinki o głodówce i kłamstwie. Do usłyszenia w następnym odcinku.